Cześć Daniel. Cześć. Hej. Pracowałeś kiedyś na etacie, potem zająłeś się nieruchomościami. Powiedz proszę, jak mentalnie różniłeś się wtedy, jak, jak byłeś na etacie, a jak wygląda to teraz? Jakbym spojrzał na siebie sprzed parunastu lat, to byłem całkowicie inną osobą. Jakby przeszedłem wielki proces jakby transformacji i zmiany. I na pewno byłem osobą niezamożną, prawie że biedną, ale na pewno biedną mentalnie. I patrzyłem na pieniądze, patrzyłem na możliwości, które miałem, całkowicie inaczej. Wiedziałem, że skończę studia, że dostanę jakąś pracę, prawda? Natomiast jakby nie widziałem tej, tego, tego, tego potencjału w sobie dużego. I to właśnie książki, jak byłem na tym etacie, byłem przedstawicielem handlowym i przez 8-12 godzin czasami byłem w samochodzie, i przez te 12 godzin czasami tłukłem do głowy różne audiobooki. E, między innymi też, które ty polecasz, prawda? I robiłem to po parę razy. Zająłem te książki na pamięć. I to one w pewnym sensie zryły mi banie, tak w pozytywnym sensie, że ja uwierzyłem, że mogę coś więcej i mogę osiągnąć więcej, mogę osiągnąć sukces, mogę być osobą zamożną i mogę zmienić swoje życie, niezależnie od tego, gdzie startuję. Więc to te audiobooki. No ja nie jestem osobą, która ma kłopot z czytaniem, się często dekoncentruje i nie lubię czytać książek. Jakby. Czytam treści, ale nie lubię długich treści. Wolę je słuchać i takie je przyswajam. Czyli jak dobrze rozumiem, to nie miałeś takiego przekonania od początku, że będziesz dużym przedsiębiorcą i, i robił biznes na dużą skalę, tylko gdzieś to w tobie. Było takie marzenie, można powiedzieć, ale no nic nie zapowiadało się, czyli nikt w mojej rodzinie tego nie robił. Okay. Jakby nie, nie było dowodów na to, że, że to, to marzenie możesz kiedyś spełnić. To było coś na zasadzie takim, że o, chcę być tą, tą osobą, ale nie było nim takiej pewności. Jasne. Ta pewność dopiero się zrobiła, z każdym małym sukcesem ona coraz bardziej rosła, byłem coraz bardziej zuchwały. No to teraz pytanie, czy każdy według Ciebie nadaje się do prowadzenia firmy? Bo moim zdaniem po wielu latach widzę, że niekoniecznie jednak. <grym> Ja uważam, że każdy się daje do prowadzenia firmy, natomiast nie każdy jest gotowy jeszcze, żeby prowadzić firmę. Czyli każdy może się stać gotowym i może się przygotować do tego, może się przejść taki proces transformacji, no bo musi mieć pewną wiedzę, jak to robić, musi mieć pewne przekonania zdrowe. Jeżeli z domu wyciągamy jakiś shit pod tytułem Nie uda ci się, albo ty to się nadajesz do, tylko do tego i do tego, no to, to nie jest y, poziom startowy dobry, żeby, żeby zaczynać. Trzeba nad tym popracować trochę. Dlatego uważam, że każda osoba, jeżeli chodzi o takie umiejętności, i może inaczej fizyczne predyspozycje, nieważne, czy masz inteligencję, jesteś świerci inteligentem, czy jesteś y, turbointeligentny to możesz to zrobić, tylko musisz się zaopatrzyć w pewne narzędzia i przejść pewien proces, żeby się do tego przygotować. To tak samo jak nie wiem, kobieta się przygotowuje do, 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 do zajścia w ciążę albo do urodzenia dziecka, czyta książki i tak dalej, jakby mentalnie się przygotowuje i uczy się tego, jak to robić. Ale to robić. zderzenie z rzeczywistością i tak jest inne. I... Tak, ale jakby te, ta, to przygotowanie pomaga. Tak. Jakby, tak? I tak samo jak pomaga nam w podstawówce nauka pisania, żebyśmy sobie później poradzili w dalszych etapach edukacji i uważam, że każdy, ja często Widzę osoby, które naprawdę nie są bystre, czyli osoby takich yy, nie pierwszych lotów, które niezależnie od tego robią swoje i działają, biorą prosto, prostą strategię i ją robią. A, później, a czasami widzę osoby, które mają są bardzo inteligentne, mają mózg, jak komputer kwantowy, i tak na naprawdę przez, yy, yy, no, są profesorami wręcz. I nie potrafią zarobić pieniędzy, nie potrafią tego przełożyć na, na zysk. Mimo tego, że czasami ci e, mniej inteligentni, tak, robią duże pieniądze. Ja zauważyłem coś takiego w pytaniach, które pojawiają się na jakichś konferencjach do mnie czy, czy w mailach, że. Jak widzę, że ktoś zadaje mi 14 pytań o takie bardzo szczegółowe rzeczy końcowe, czyli jak rozliczyć jakiś podatek, mhm. jak jaką formę działalności wybrać później, już na jakimś etapie przy większej skali, gdzie oni jeszcze nic nie zrobili, to są właśnie te osoby, które próbują wszystko zrozumieć zanim zaczną działać, a wystarczy po prostu robić prostą robotę, tak jak mówisz, i, tak. i jakby ta, to wszystko przyjdzie z czasem. Czy ty pamiętasz, jak zatrudniałeś. Pierwszą osobę, ile mniej więcej zarabiałeś pieniędzy, czy bałeś się, że nie będziesz mm -hmm. miał na wypłatę dla tej osoby? Tak, Oczywiście, tak, tak, że się bałem. Pierwszą moją osobą to, bo ja zaczynałem, robiłem jednocześnie flipy i od, 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 odskręcałem biuro nieruchomości. I w, żeby mieć biuro nieruchomości w tamtych czasach trzeba było mieć licencję. Ja tej licencji nie miałem. A ja nie miałem jej, dlatego, że byłem tam na drugim roku studiów i wtedy trzeba było wybrać specjalizację na ekonomii, którą chcesz pójść. I miałem do wyboru kilka. Ekonomikę przedsiębiorstw, informatykę w ekonomii i m.in. zarządzanie, jakby i obsługa rynku nieruchomości. No i zacząłem szukać informacji na temat rynku nieruchomości. I jako 21-letni chłopak y, przeczytałem na forach wtedy jeszcze, nie było grup na Facebooku, że pośrednicy to są oszuści, że to y, złodzieje, że w ogóle to, jest, y, to są hieny. To jest raz, dwa, że żeby dostać licencję i być pośrednikiem, to trzeba skończyć albo studia podyplomowe, albo te, jakby w ramach specjalizacji na licencjacie. I plus jeszcze trzeba mieć rok e, praktyki, czyli pracować dla kogoś za darmo. Ja sobie myślałem wtedy jako pracownik etatowy, na, jako handlowiec, zarabiałem już nieźle, miałem samochód służbowy, że ja jeszcze mam się zwolnić z mojej pracy etatowej i pójść do kogoś na staż i komuś y, czyścić buty i uczyć się od niego, to powiedziałam nie, no nie, nie ja, prawda? I wtedy powiedziałem, to no nie, w takim razie odpuszczam sobie nieruchomości i deklaratykę, bo to jest przyszłość, tak wtedy mówili. No i to był błąd. Bo podjąłem decyzję na podstawie osób, które nie miały pojęcia, bo pisały głupoty, a rzeczywistość była inna. Rzeczywistość była taka, że żeby dostać tę licencję, to wystarczyło robić... Pra praktyki wyglądały jak studia podyplomowe, zjazdy raz na 4 tygodnie, albo na 3 tygodnie, weekendy. Tak więc to były kolejne studia podyplomowe, a nie praktyka za darmo. Więc mogłem to połączyć z pracą. I zatrudnienie pierwszą osobę to był mój, nazwijmy to, pośrednik. Taki osoba z licencją, która miała licencję, pracowała gdzieś na etacie, ale użyczyła mi tej licencji na zasadzie dzierżawy. Czyli miała procent od obrotu mojej firmie, więc już jakby załatwiłem sobie sprawę posiadania licencji, tak? na pierwsze 2-3 lata, kiedy już później zabiłem swoją licencję. I to była osoba, więc jakby zero ryzyka, bo miała fi od przychodu nawet, tak? tak? Drugą osobą byłam, byli agenci, i to byli osoby też na fi. Czyli na, na prowizji. Czyli też podstawy. Bez podstawy, wie, po bez podstawy niewielkie ryzyko. W tej branży podstawa się nie opłaca. Tak? Podstawa jest socjalizmem, że ten dobry płaci jakby ma niższą prowizję, żeby płacić na podstawy tych gorszych. I jest demotywowany, nie zarabia bardzo dużo pieniędzy, dlatego że musi utrzymywać podstawy tych, którzy się opierdzielają. No niestety tak jest. Dlatego to, to, to się totalnie nie opłaca. A z, a z drugiej strony, w pierwszym półroczu zatrudniłem moją sekretarkę. Już wiedziałem, że trzeba oddelegować i po pół roku zatrudniłem sekretarkę, motoczyn dziewczyny. Doradził ci to ktoś, czy sam wtedy wpadłeś na to, że to się przydaje? Wiedziałem, że chciałem budować zespół i budować firmę i wiedziałem sobie, że już tonę w papierach po pół roku. Że ja nie jestem osobą, która lubi papiery, i Więc powiedziałem sobie, że muszę mieć kogoś, kto mi to ogarnie, i po pół roku pojechałem na wakacje do Turcji na tydzień, już żeby odpocząć. Więc takie były moje początki, no i z czasem tam zatrudniłem kolejne osoby, budowałem zespół. Poszło. Tak. E Powiedz mi, czy ty widzisz w internecie u siebie na kanale, który prowadzisz gdzieś na, na Facebooku, na Instagramie, taki wzmożony hejt na przedsiębiorców w ostatnim roku i teraz? Ja wydaje mi się, że zawsze był. Te osoby, które były maruderami i którym się nic nie udało i mają pretensje do wszystkich, że im się nie wiedzie, zawsze miały pretensje do osób, które mają coś więcej. Mam wrażenie, że idziemy w dobrym kierunku, bo na ulicach widać dużo więcej drogich samochodów. Bogactwo ewidentnie w Polsce jest dużo większe, czyli widać no dzisiaj, jak Porsche, to nie jest nie wiadomo co. Kiedyś się sprzedawało parę sztuk 911, dzisiaj się sprzedaje tego mnóstwo. Ciężko zamówić, jest lepszy samochód czasami. Tak. Ferrari nie ma, nie, nie ma w Polsce Po nie prostu ma... jest, Widać po prostu, że jako naród, jako kraj, jesteśmy dużo bardziej zamożniejsi niż kiedyś. I jak ja pamiętam, zamawiałem swoje pierwsze Porsche, to było no jakieś 6-7 lat temu, to bałem się, co ludzie powiedzą, że mnie tam zaraz wygwizdają, wygwizdają jakby, że zaraz mi skarbówka będzie chciała go zabrać, bo pomyśli sobie, że na pewno nieuczciwie na niego zarobiłem. I takich mnóstwo przekonań w głowie z lat 90 i też mnóstwo doradców, którzy mówili, nie rób tego, chcesz mieć spokój, to nie kupuj sobie drugiego samochodu. I jak patrzę na to z perspektywy, no to, 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 to były obawy tych osób. Nie realne obawy. Nie... Osoby, które miały takie samochody, mówiły stary, nie ma problemu. Kupuj sobie samochód. nikt się go nie ukradnie, ani nie zarysuje, tak? Jakby, więc jak mam drogie samochody i jak ludzie mnie widzą w tych samochodach, to pokazują tak, a nie tak. Nikt, jakby nikt nie, nie pokazuje mi jakichś znaków takich e, wulgarnych, tylko raczej pokazują tak. Także jakby ja, ja nie widzę tego. Oczywiście jest mnóstwo w internecie, ktoś jest anonimowy, to jest mnóstwo hejtów pod tytułem, mówią, twój ojciec pewnie był bogaty i ci wszystko dał, tak, na pierwszego flipa, pierwszy milion jak Kulczykowi, albo, no, jest mnóstwo takich e, ludzi, piszą rzeczy, gdzie nie ma to w związku z prawdą. Dlatego ja myślę, że to problem tych osób niestety. I nie wiem, a ty uważasz inaczej? Jakby, że, że, że... Ja, ja zadaję to, to pytanie, się... bo rozmawiałem z wieloma osobami i widzę, obserwuję różne profile społecznościowe i widzę, że z tego powodu to, co powiedziałeś, że jest coraz więcej pieniędzy w Polsce dla wybranej grupy osób, która aktywnie działa, prowadzi firmę. Z drugiej strony, to portfele się przez inflację kurczą tych osób, które tego nie mają, i, i ta grupa osób zamiast działać po prostu wylewa, mhm. wylewa i wybucha strasznie teraz tą żółcią, więc to jest też taki sygnał, który pokazuje społecznie, że no gdzieś bogaci się bogacą, a ci biedniejsi biednieją, bo, bo no wszystko idzie do góry, są stopy procentowe hmm. wysokie. I, I to widać po prostu po komentarzach, stąd też to. Mi się pytanie. wydaje, ja pamiętam jeszcze lata 90. i te 2000 i pamiętam, że się lepiej się żyje w Polsce dzisiaj niż te 20 lat temu. I po prostu lepiej się żyje, moim zdaniem. Wiadomo, że są jednostki, które mają gorzej i zawsze będą miały gorzej, ale jeżeli chcesz znaleźć pracę, to nie jest tak jak w latach 90., że jej nie ma, tylko po prostu nie pracuje ten, kto nie chce. Dokładnie. Bo już, jak ja byłem na studiach, to tak było, to, to w Poznaniu bezrobocie było zawsze zerowe i, i za granicą jest mnóstwo pracy, także okej. Okay. Dobra, to teraz przejdźmy do tematu naszego hmm. ulubionego, czyli do tematu nieruchomości. E, miałeś biuro nieruchomości, potem hmm. zajmowałeś się flipowaniem, deweloperką, to, to wiemy. E, powiedz proszę. Kiedyś, bo rozumiem, ty działałeś głównie w Lublinie, hmm. flipowaliście pewnie na rynku wtórnym, hmm. jak wszyscy kiedyś, Cały tak? czas to robimy. Więc jakie jest twoje zdanie dzisiaj, w 2024 roku, na temat rynku wtórnego, a pierwotnego, hmm. gdzie się można dzisiaj odnaleźć? Jeszcze rok temu bardzo łatwo było, albo o wiele łatwiej było, może nie łatwo. O wiele łatwiej było kupić mieszkanie od dewelopera, ponieważ oni też nie wiedzieli, co będzie, czy wejdzie na ten program, czy nie wejdzie, jakie będą ceny. Łatwiej było wynegocjować, bo była pewna niepewność, tak? I ja o tym mówiłem, że jest niepewność, ale wszystko idzie w kierunku tego, że będzie drożej. No i wiele osób mnie hejtowało, bo nikt nie chce słyszeć, że będzie drożej, a szczególnie ci, co chcą kupić mieszkanie. Więc oni byli strasznie napuszeni, że ktoś ma czelność mówić i mówi nagania pewnie, żeby inni kupowali. Natomiast co, co się stało w tamtym roku, to każdy wie, że ceny odleciały i jak, jak ceny są wysokie i jest tendencja zyszkowa, to deweloperzy y, są mniej skłonni do negocjacji. Sam widzę po sobie, jak ktoś do mnie przychodzi, to nie jestem skory. Wolę sprzedać siedmiu klientom po jednym mieszkaniu za pełną cenę, niż y, dać jednemu fliperowi upust i jeszcze go sfinansować. W pewnym sensie, że dać mu ograniczoną płatność. Natomiast y, na rynku wtórnym okazje są i przyjeżdżają regularnie. Jak y, autobus, po prostu. Może nie według, y, według jakiegoś y, rozkładu, ale zawsze będzie miał ktoś jakiś problem. Na przykład, zawsze ktoś się będzie rozwodził, zawsze ktoś umrze i będzie po nim spadek do sprzedania. Zawsze ktoś y, być może się zadłuży. Zawsze ktoś po prostu ma mieszkanie, które jest niepotrzebne. Ma mieszkanie, którego już nie chce wynajmować. Ma sytuację losową, która go skłoni i mówi: OK, jako teraz to mieszkanie sprzedaję, i y, to jest potencjalna okazja. Znaczy, y, no bo rynek. Jak my zaczynaliśmy działać, tak, to rynek wtórny to były mieszkania z płyty, kamienice, mhm. takie mieszkania z cegły budowane gdzieś tam wojskowe czy jakieś po różnych instytucjach te, te, te okazyjne mieszkania. No ale teraz, jeżeli ktoś wybudował budynek w 2014, 2010, mhm. 2015 roku, to minęło już prawie 10 lat, tak, mhm. no to te mieszkania też już są na rynku wtórnym, ale to są te takie osiedla deweloperskie, które kiedyś już waliśmy za, za nowe. Czy w takich mieszkaniach też. Więcej flipów się teraz nie, pojawia? Nie, ciężko flipować na takim rynku, dlatego że ludzie mają te, y, taką tendencję, że jeżeli dostają coś za darmo, to mają, y, łatwo przyszło, łatwo poszło. Czyli dostajesz spadek po dziadku, to nie, nie pracowałeś ciężko, nie, nie, nie pociłeś się, żeby spłacić kredyt nie zasz i wartości tego. Nie, nie znasz wartości i nie czujesz wartości tego, co dziadek musiał zrobić, żeby to mieszkanie kupić. Być może to się ze spółdzielni mieszkaniowej za darmo, albo za jedną. Z... Zostało wykupione za złotówkę, za jeden czynsz, za cokolwiek, tak, albo od miasta dostał, albo dostał, bo był kolejarzem to mieszkanie i tak dalej. Więc jakby ludzie nie czują tej wartości i na rynku wtórnym takie mieszkania można wyłapać okazyjnie. ale na rynku jakby wtórnym, ale na no, no, nowych blokach, takich podwodniczych, roku, po nawet 90 którymś, to zazwyczaj ci ludzie, którzy kupowali te nieruchomości, kupowali za swoją krwawicę za ciężko odłożone, zarobione pieniądze, albo na kredyty, które płacili. Z taką pełną świadomością ekonomiczną, że, że brali na to kredyt do, czy. Do, mieli dokładnie. Gotówkę. Te osoby bardzo rzadko kiedy są yy, zdeterminowane do tego, żeby zejść z ceny. Czasem się zdarzy, ale jakbym miał porównać, ile procent mam na rynku wtórnym yy, takim przed 90 rokiem, a ile mam po 90 roku, to jest 10 do 9. A okay, nawet czyli... nawet nawet bym powiedział, że to jest kilka procent. Gdybym tak to mógł podsumować dla naszych słuchaczy, to wygląda tak, że Osoby, które w jakiś, jakikolwiek sposób dostały te mieszkania, to są osoby, które mieszkają w tych dużo starszych blokach, a te świeże czy całkiem nowe bloki, no to, to są już miejsca, w których nie ma dużego pola do negocjacji po prostu, bo ci ludzie wiedzą, jaka jest wartość tego mieszkania i, tak. i stąd to ciężko zrobić. Natomiast no, nie jest to, to, to niemożliwe. Tylko Myślę, po prostu... że za 10 lat może sytuacja się zmienić, że będzie inaczej, że jak ktoś ma 2000 rok, to będziemy już 30 letnie mieszkanie. Tak? I to już jakby jest trochę inaczej. U nas ciekawe jest to, że mówi się w Polsce, że nowym mieszkania to są po 2000 roku. jest nowa zabudowa. A w Dubaju to już dziesięcioletni blok po 2014, przed może 14, to już jest stare budownictwo. Dokładnie. E, a jakie metraże mieszkań dzisiaj, e, jakimi, jakimi metrażami dzisiaj flipujecie? Hmm. Tak? No kiedyś to były mieszkania takie dwu 3 pokojowe. Nagrywaliśmy zresztą dwa, hmm. mamy wywiad z tobą u nas na kanale. Mówiłeś o mieszkaniach dwu 3 pokojowych. Teraz jak to wygląda? Tu się nic nie zmieniło. Tak? Tutaj im mniejsze mieszkanie, tym większa możliwa liczba osób, które może je kupić. Czyli jak kredyty by się skończyły, to za chwilę będą gotówkowi. Jak będziemy ma duże mieszkania, dotykują tylko i kredytowi albo głównie kredytowi i kupują. Dlatego ja nie kupuję mieszkań, raczej nie staram się nie kupować powyżej 55 metrów. Darza mi się czasem, tak? Jak mam super turbo okazję za pół ceny, no to jak nie kupić większego mieszkania czasami. Ale nie kupuję mieszkań typu 90-100 metrów, to może mieć rację by tu w Warszawie, gdzie ktoś taki apartament chce mieć, bo go stawić bo nie chce mieć domu, bo nie chce mieć koło ogródka robotę. To jest jakby inny rynek, ale w Lublinie no, takie mieszkania są po prostu... Y, można kupić segment taniej niż takie mieszkanie, dlatego często ludzie wybierają nowy segment niż y, stare mieszkanie w starym bloku. No tak jak słusznie zauważyłeś, no my robimy całkiem na odwrót, czyli my sprzedajemy y Kupujemy zagotówkę i sprzedajemy zagotówkę duże mieszkania w Warszawie, no bo tu jest na to klient, e, a tych mniejszych mieszkań nie dotykamy, no bo właśnie kredytowo ludzie nie są w stanie tego kredytu teraz przez te stopy wziąć. E, no ale Warszawa i Lublin hmm. dwa różne rynki. Hmm. E, wiadomo, też z tego powodu się przeprowadziłem tu w Warszawie. Hmm. No bo tak, no Warszawa no, no jest no, taką no, anomalią. Można być, że jeszcze można pociągnąć miasto, ewentualnie Wrocław. Natomiast e, ten schemat, o którym ja mówię, to działa wszędzie i działa w Warszawie. I działa w mieście i działa w Poznaniu, i w małym mieście jeszcze działa 100 tysięcy mieszkańców, tak? Więc jakby y, duże mieszkania działają w wielkich miastach i rynk premium jest tylko w wielkich miastach. Tak samo jak nie ma salonu Bentley'a w innym mieście niż Warszawa, tak? tak. No bo no, by nie utrzymał się. No to powiedz mi teraz proszę, y, te zyski na flipie, na tych hmm. mieszkaniach, y, na tym rynku wtórnym, to są jakie dzisiaj kwoty? No dzisiaj taki minimalny zysk, który my celujemy to jest 5 dych. Czyli 50 tysięcy złotych. kiedyś celowaliście w 3, no, kiedyś, 4 czy... Kiedyś było 30, no bo jak mieszkanie się kupowało za 140 i się sprzedawało za 350, no to można było zarobić 3 dychy, bo to było raz, że inne czasy, inne pieniądze. E, celowaliśmy, to nie jest tak, że celowaliśmy w 3 dychy, ale minimalne, socjalne minimum na, zysku na flipa, to było 30 tysięcy złotych za to, że go, je kupię, wyremontuję, podniosę wartość i sprzedam, tak? Natomiast dzisiaj te minimalne jest 50, ale to się waha między 50 a 100. I oczywiście jak w Warszawie robimy, albo robimy absolwenci, to też często te zyski są powyżej stówy, ponieważ kwoty są większe i większa jest no, kapitałochłonność tego deala. Więc też mam absolwenta, z którym dzisiaj jestem mówiony, który zrobił na deala, na którym zarobił 500 tysięcy złotych na jednym, tylko że to było mieszkanie specyficzne, większe w kamienicy. I kosztowało 2 miliony docelowo, więc można było taką marżę uzyskać, a w Lublinie mieszkanie kosztowało średnio około 500 stów, no to wiadomo, że musiałbym kogoś zabić, żeby je dostać za darmo. A możesz powiedzieć, wymienić kilka przykładów osób, od których ty kupujesz nieruchomość taniej? Jaka mhm. jest motywacja tego sprzedającego? Okay. No, kilka prostu, bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim, tak jak mówiłem, to są osoby, które odziedziczyły w spadku. I na przykład, wobec tego, że jesteśmy braćmi i mamy, mamy na przykład... Tych samych rodziców, albo być może mamy innych rodziców, czyli mamy innego ojca I, albo inną matkę, prawda? I teraz, y, 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 znamy się, ale nie żyjemy razem dobrze i dostaliśmy w spadku mieszkanie, na, jeszcze jest siostra na, na trójkę i ja wolę mieć, nie, mieszkanie jest warte 300 tysięcy, y, albo nie wiem, 330, ja wolę je sprzedać za y, 300 i mieć 100. W sam w kieszeni swojej niż mieć 110 w udziale z tobą i siostrą, tak? której nie znam nie lubię, ponieważ ona tam mieszka i wykorzystuje to mieszkanie. Albo nie wynajmuje, albo wynajmuje źle, coś tam odpala albo nie odpala, więc wolę mieć po prostu, wyjść ze współwłasności, tylko po to, żeby po prostu mieć rubla w garści i móc im dysponować sam. Niż mieć z kimś, kogo nie, nie końca chciałbym z nim mieć, bo wiadomo, że, nie wiem, masa siostra może na przykład mieć wypadek i odziedziczy o pani jej mąż, jej dzieci i z nimi się już nie dogadamy, na przykład. I Czyli są... jak najszybciej chcą ci ludzie zakończyć temat. Tak. No i też jest taka sytuacja, że jak jest trójka, to każdy mhm. opuszcza 5 czy 10 tysięcy, a jak jest jeden, no to opuszcza 30 albo 15, tak? Dużo większa różnica i ludzie no. mają coś takiego jak termostat finansowy. I. Załóżmy, że odziedziczyła takie mieszkanie osoba, która zarabia, dałóżmy niewiele, prawda? Czyli lekko powyżej minimalnej krajowej. Czyli wydawałoby się, że powinna robić wszystko, jak dostanie takie mieszkanie, żeby wyciągnąć. Jak mało zarabia, to jest jedyna szansa, żeby wycisnąć jakieś pieniądze z tego mieszkania. A co robi taka osoba zazwyczaj? Taka osoba ma teraz finansowy np. Na, na 5 tysięcy złotych i ona robi, nawet jak spadnie z nieba manna, czyli taki spadek, to robi wszystko, żeby dopasować swoje życie do, do, do tych 5 tysięcy, a rzadko kiedy bierze ten kapitał i go pomnaża. Rzadko kiedy. Bo jestem Zaprogramowana na 5 tysięcy. I teraz te osoby, jakby dostają spadek, to co robią z tym spadkiem? Pozbywają się go, bo to jest dla nich problem. I zamiast zrobić wszystko, nie przeczytać książkę o homestagingu, o remoncie, yy, oglądać na nasze wideo, jak podwyższyć wartość mieszkania i poświęcić na to swój czas, bo to jest jej jakby kapitał, którego może mieć więcej niż, niż inni, to co robi? Oddaje takie mieszkanie z rabatem komuś, to je szybko kupi, yy, bo nie będzie się bał remontu, bo będzie mu się chciało zrobić ten remont, a ta osoba dalej wraca na przykład na tą swoją kasę i sobie tam nabija i jest zadowolona, bo dostała y, dużą kwotę, ale z dyskontem. I to jest przykre, natomiast no, tak jest, tak? I jak ktoś dostał łatwe pieniądze, nie docenia tych pieniędzy, ja na przykład y, widzę osoby, które mają kredyty frankowe i widzę, ile spłacili tych kredytów, y, to oni rzadko kiedy y, są w stanie spłacić coś taniej, bo oni znają wartość tego mieszkania, y, orientują się doskonale, ile ono jest warte, wiedzą, co mogą z nim zrobić, jakby to są już in, inni klienci. Okej, okay, no to, to, to jedna grupa osób, tych zmotywowanych, to są ci, którzy gdzieś tam mm -hmm. to, tak. to dostali. E, no ale dla osób, które nie zajmują się rynkiem nieruchomości, mm -hmm. tak? No jeżeli. Bo jest takie przekonanie, widzę w komentarzach, że ktoś wchodzi. Na portal ogłoszeniowy, mhm. no i widzi, ile jest mieszkanie warte. tak? Więc pytanie, czy ci sprzedający, od których wykupujecie tanie mieszkania, no też jakby nie potrafią sobie tego mieszkania wycenić, tak żebyś to powiedział, żeby to wybrzmiało. Jasne. Co, to oni, co oni widzą? Popatrzmy, wchodzi sobie ktoś na dom i widzi y, potencjalne 5-10 podobnych mieszkań. I ludzie widzą, że mieszkania chodzą między 400 a 500, i co robią zazwyczaj, to wstawiają za 500. I zobaczymy, co się będzie działo. tak? Czyli nie robią analizy, nawet nie wchodzą, w te ogłoszenia, nawet nie czytają ogół, y, opisów, nawet nie oglądają zdjęć. I jak później z nimi rozmawiam i pytam, skąd ta cena, prawda, no to się okazuje, że ktoś zobaczył sobie tylko, przeskrolował sobie tylko i wyłącznie nagłówki i na tej podstawie doszedł do wniosku, albo najgorsze, co mógł zrobić, to policzył cenę z metra, jaka jest, która jest wielką pułapką dla flippera. Więc ludzie robią to nieświadomie i jakby niektórzy wyceniają za dużo i długo nie sprzedają później, niektórzy wyceniają za mało. Natomiast okazje są, ale to nie jest tak, że one są i trzeba je znaleźć, wyklikać. Tylko na internecie są kontakty do właścicieli mieszkań, i to poprzez negocjacje i jazdę do, do tych mieszkań dzieje się cała magia i mieszkanie transformuje z normalnego mieszkania na okazję. Czyli poprze, poprzez rozmowę, relacje z właścicielem. Być może ta osoba ma jakiś problem i my pomożemy ten problem rozwiązać na przykład. Tak? Czyli na przykład problemem jest to, że jest zadłużenie. I ta osoba jest śpi z komornika, tak? I my tej osobie pomożemy ten, to wyczyścić, żeby można było to kupić, bo nikt inny być może nie kupi tego mieszkania z komornikiem, a my się tego nie boimy, bo to robimy i to jest prosta procedura do tego, żeby odłożyć, ale już nikt nie dostanie kredytu na to. Kowalski, który ma pieniądze i swojego swojej życia się wystraszy. I taka osoba może mieć problem ze sprzedażą tego mieszkania. Więc to jeszcze, ludzie się rozwodzą. Często adwokaci na przykład, którzy mają... Wiedzą na temat rynku nieruchomości, wiedzą, jak sprawdzić cenę, wiedzą, jak sprawdzić stan prawny. Czasami oddają te mieszkania za pół darmo, tylko dlatego, żeby się pozbyć szybko i problem rozwiązać, żeby się rozejść, żeby już więcej się na siebie nie patrzeć, na przykład. Takie, to też takie sytuacje widziałem. Eee, więc wydawałoby się, że ludzie, którzy naprawdę mają pojęcie, no po prostu mówią, "OK, to mieszkanie mi się kojarzy źle. chcę się go pozbyć, bo jest moją żoną. I oddaję je po prostu, niech idzie. A Udaje się Wam i y, absolwentom kupować mieszkania z bomby po prostu z portalu ogłoszeniowego, że wchodzę w poniedziałek na oto domu o 8.00 rano, o 7.55 było ogłoszenie, dzwonię, ja tam dzisiaj kupuję? A, oczywiście, mam taką aplikację, którą stworzyłem inwestorom, nie słyszałaś o niej, A, tak. y, która wysyła powiadomienia, czyli jeżeli skanuje wszystkie portale, po prostu i zbiera je w jedną Dokładnie, jest taką tak? inteligencją, która skanuje wszystkie portale i jak coś się pojawi okazyjnego, to wysyła ci smsa, że gdziekolwiek jesteś, możesz zadzwonić, pojechać i kupić. Tak? I nieraz coś, mój absolwenci, że byli na markecie budowlanym, robili zakupy, rzucali te zakupy, brali gotówkę i jechali kupić mieszkanie. Tak? Za pół godziny byli w mieszkaniu już. Ja, ja, swoje mieszkanie, które w rodzinie kupiliśmy dla jednej z osób z naszej rodziny, kupiliśmy w ten sposób, że zadzwoniliśmy do pośrednika, że chcemy kupić, płacimy gotówką i mieszkanie było z... 30-40 tysięcy taniej sprzedane niż, niż mogłoby być. Pośrednikowi się później telefon urywał. On od pierwszej osoby dostał telefon, był taki honorowy, powiedzmy, zablokował tą ofertę, gdzie reprezentował klientkę i od nas mm -hmm. brał pieniądze. I zablokował to taniej. Gdzie potem urywał się telefon, żeby sprzedać drożej. Więc w sumie też kupił tak, że on Ten, kto nic nie robi, nie kupuje. Czyli te osoby, które wejdą w internet, popatrzą sobie na ogłoszenia, mówią, OK, ten to oszukuje, bo no to do mnie nie ma okazji. Tak? no Ale trzeba. Pójdź, zobaczyć te mieszkania, zobaczyć, ile zaproponować. I to, co ludzie często mówią, zajęli by sprzedali, to jest często nieprawda. Czyli mówią jedno, myślą drugie. I jakby ja często uważam, że taką analogią do tego jest jakby całowanie żaby. Żeby znaleźć księżniczkę, trzeba pocałować 100 żab często. Tak jest ta zasada 113.1 w nieruchomościach. I nie da się od razu znaleźć księżniczki, tylko trzeba tych żab trochę pocałować. I ja uważam, że każda kolejna mieszkanie, które obejrzeliśmy, złożyliśmy ofertę i która nie weszła, tylko i wyłącznie przybliżyła nas do deala, który wejdzie i będzie dobrym dealem. A jaką, jaka według ciebie jest. Jedna najważniejsza umiejętność, którą hmm. powinna mieć osoba, która zajmuje się flipami, żeby no. Najważniejsza rzecz to moim zdaniem determinacja. Nawet jeżeli nie potrafisz negocjować, ale jesteś zdeterminowany i robisz to źle, to robisz to. A jeżeli jesteś super negocjatorem, ale nie pójdziesz w rynek, bo nie chce ci się, bo masz inne sprawy i tak dalej. Czyli ja wiem, że determinacja jest ważniejsza niż kompetencje. Dzisiaj kompetencje trzeba rozwijać, ale nawet jeśli ktoś jest słabym negocjatorem, tak. To na po stronie też może być słaby negocjator, ale przez to, że ktoś działa i złoży ofertę, to ta oferta może wejść. A poza, poza determinacją mm. jakaś jedna z kompetencji, na którym etapie mm -hmm. jest najważniejsze ten. No myślę, że y, ważna jest y, taka umiejętność pracy z ludźmi, czyli takie interpersonalne, jak dobry sprzedawca, czyli umiejętność nawiązywania relacji, bo jest udowodnione w badaniach, że jak ludzie nas lubią, to dużo większy upust możemy uzyskać. Czyli jeżeli na przykład. Tymi, ja coś chcę od Ciebie kupić i na przykład y, bym wszedł z buta do Twojego mieszkania i od razu je krytykował, to Ty się zagotujesz, zrobisz taką pozycję i się nagle okaże, że generalnie za nawet w drożej niż bym chciał zapłacić, y, niż oferujesz. Koniec tematu. Koniec tematu. I teraz y, to jest druga strona, to jest skrajność. Ale jeżeli ja będę y, się z Tobą zaprzyjaźnił, zbuduję relacje, będziemy mieli wspólny temat, tak, nie wiem, wspólne pasje i y, do tego nawiążemy, to szansa, że zrobisz mi dobrą cenę, nawet jeżeli nie chcesz, jest dużo większa. Tak. Ja widziałem ostatnio, nagrywaliście z Jankiem Fiorem mhm. wywiad. Janek to był pierwszy milioner, do którego ja zadzwoniłem, będąc na studiach, i zaprosiłem go na wywiad. I od tego mhm. y, moja blokada przed dzwonieniem do osób mhm. zamożnych jakby upadła, no bo mhm. też wstydziłem się jako, jako młody chłopak zadzwonić do kogoś. I Janka zaprosiłem do nas na, na uczelnię, na wykład, i poszedłem z nim do jakiejś restauracji, czy do jakiejś y, taka restauracja, bar. I on pierwsze, co zaczął z tym barmanem rozmawiać i ten barman, ja chodziłem do tego klubu studenckiego, także takie miejsce było koło naszej mhm. uczelni i zawsze ten, ten, ten barman był taki nieprzyjemny dla nas, dla mhm. wszystkich. A po pierwszym słowie Janka, gość się uśmiechnął, wyprostował, coś mu podał i w ogóle zobaczyłem, że ten człowiek jest kompletnie inny w rozmowie z Jankiem. E, no bo Janek ma dobre gadane, pozdrawiamy. I jakby zobaczyłem właśnie, że ludzie, którzy dużo sprzedają, dużo zarabiają, bo on też był pośrednikiem, tak, mhm. e, że mhm. ludzie mają po prostu... Dobrą umiejętność budowania tych relacji i potrafią hmm. zmienić tego człowieka tak no, na swoją korzyść w tej tak. sytuacji, w której się znajdują. I to było takie moje pierwsze zderzenie, potwierdzające właśnie to, co mówisz, że ta umiejętność jest. No, no, to, kluczowa, jest to jest wyuczalne. Niektórzy mówią, a, sprzedaży, to się trzeba urodzić dobrym sprzedawcą. Tak? Można mieć predyspozycje dobre, ale ja jak ci powiem, że pracowałem w handlu. A ty lata. jesteś introwertykiem czy ekstrowertykiem? Ekstrowertykiem jestem, tak. I może trochę lepiej jest, łatwiej Takim chaotycznym osobom. czy? Chaotycznym, tak. Natomiast. Y Jakbyś mnie zobaczył, kiedy mój, yy, o, mój kolega, który mnie szkolił w, w pracy, no to ja byłem tak nieogarniętym gościem, że potrafiłem na, w swojej pierwszej pracy na szkoleniu, gdzie wchodziliśmy do klienta, wchodzić z pełną buzią, bu bułkę kończyłem. I, I można powiedzieć, że byłem totalnie ogarnięty, nie wiedziałem, nie miałem jakby zasad yy, takiego sprzedaży. Ale więc nie jest... miałeś hamulców przed tym, żeby pójść, pogadać, tak? Jakby e... Jako ekstremot. Miałem oczywiście, miałem jakby bałem się, ale ekstracy było mi łatwiej. Ale ja widzę mnóstwo introwertyków, którzy są super sprzedawcami. Tylko muszą to robić na własnych warunkach swoimi metodami, czyli muszą pracować inną metodę niż dla takich osób, które są otwarte. E... I to się da zrobić. I ja widziałem mnóstwo handlowców, którzy przeszli pewien proces, nie umieli nic. A później potrafili budować relacje i domykać. To, to, są, to jest proces i to, to jest rzecz taka do nabycia. No właśnie, no bo ty jesteś ekstrawertykiem, ja jestem introwertykiem takim uh -huh. kompletnie stuprocentowym. E, no i, i rzeczywiście, no introwertyk musi się nauczyć przełamywać te swoje rzeczy i, i gdzieś się tego schematu nauczyć, według którego podąża, bo jest taki bardziej analityczny. Ekstrawertyk musi się trochę jakby przyhamować, e, skoncentrować, tak. nie? dlatego właśnie to, to mam na myśli. No hmm. okej. Okay. Kolejna rzecz, którą chciałem Cię zapytać, to jest to, jakie Ty, jak patrzysz na nieruchomość, mhm. którą chcecie kupić, to na co przede wszystkim zwracasz uwagę? Czy na rozkład, na, na ilość pokoi, czy na możliwość mhm. zmian? Co jest takim głównym czynnikiem, Cena. co sprawia, że... Cena. Cena, wiadomo, no ale mhm. poza ceną. Co, co sprawia, że wiesz, że tutaj można zarobić pieniądze? Okej. Okay. Przede wszystkim patrzę na e, mieszkanie i widzę, czy są jakieś problemy, czy mogą być jakieś problemy w sprzedaży. Typu brak balkonu, ostatnie piętro, e, klatka brzydka. Czyli najpierw zagrożenia patrzę tak, na Tak. Coś, na, na co nie mam wpływu. I dopiero później patrzę na potencjał, jaki ona ma. Czyli, że mogę przenieść e, kuchnię gdzieś indziej, zrobić większość pokoi, podzielić jakoś te, te te pokoje, żeby było lepszy układ niż Gierek zaproponował i patrzy na to tak, ale tak naprawdę, jeżeli ceny nie ma dobrej, to nieważne, jaki potencjał wymyślę, nieważne, jakie zagrożenia z, czy ich nie ma, to cena musi być dobra. I ja uważam, że w dużym mieście wojewódzkim, nieważne, jakie jest mieszkanie, nawet na czwartym piętrze, taki typowy gargamel bez balkonu, jak jest cena zajebista. To i tak się sprzeda. Tylko że musisz się sprzedać wtedy w też naprawdę dobrej cenie. Czyli musisz y, znaleźć okazję, i jak będziesz w stanie y, po tej okazji komuś okazyjnie też to sprzedać i zarobić jeszcze na tym, to bierzesz. Ale to, to taka sprzedaż jest dłuższa. Po to, prostu prostu. to jest dobry temat. To, to zadam Ci takie pytania, a propos <laughs> tego: jak są osoby początkujące. To zobaczą twój film, mój film, czy jakiegokolwiek innego szkoleniowca, zrobią sobie listę w Excelu. Mieszkanie powinno mieć balkon, trzecie mhm. piętro, ładny widok, coś tam. I jakby potem chodzą po mieście i mówią, że nie ma takich mieszkań, nie da się takiego mieszkania znaleźć. My wiemy, że po prostu kupujesz to, co jest, i robisz tak. to, co się nie da się i, i, i mając to... skalę, jakby ludzi pozatrudnionych, no musisz tak. wszystkim dać, dać pracę i remontowa musi mieć co robić, więc nie możesz cały rok czekać na jedno mieszkanie. No i teraz czy mógłbyś opowiedzieć o mieszkaniach, które wydawało ci się, że się mhm. nie sprzedadzą. Ale się sprzedały. Ja miałem na przykład takie mieszkanie na piątym piętrze bez windy, przerobione jako dwupak, które myśleliśmy, że nam się nie sprzedanie. Sprzedało się w tydzień, tak? Zrobiliśmy mhm. 70 tysięcy, gdzie myśleliśmy, że się nie sprzedanie. Kupiliśmy, nie sprzeda. Mieliśmy mieszkanie naprzeciwko Lidla, na mega ruchliwej ulicy, gdzie balkon mhm. był na pierwszym piętrze z widokiem na tą ulicę, był po prostu taki hałas, że nie dało się wytrzymać. Mieszkanie się pięknie sprzedało. Przed pan w ogóle nawet się ten hałas nie zapytał. Mhm. Masz takie przykłady, że. Żeby... Nie mam takich przykładów za wiele, dlatego że jeżeli ja uważam, że coś się nie sprzeda, to tego nie kupuję po prostu. Czyli jeżeli widzę, że jest cena do jakości zła, to nie kupuję. I jest u nas taka zasada w tej branży flipowej, że kto wybrzydza, to ten nie flipuje. Tak? I trzeba kupować wszystko pod warunkiem, że cena jest dobra. Czyli, że jeżeli ja kupuję mega tanio i komuś sprzedam trochę drożej, ale też mega tanio, to to, będzie, to wejdzie. I ja miałem odwrotnie, że niektóre mieszkania wydawało mi się, że będą szły szybko, a szły wolniej. I jednym wyjątkiem, o którym teraz pytasz, jest taki, jak ja jestem deweloperem i buduję na przykład, to ja nie bardzo lubię czwore, takie trójpaki, dwupaki, bo cały czas wydawało mi się, że na to nie ma rynku. Tak? W Lublinie. Czyli jakby Poznań, Wrocław, trochę co innego. Dzisiaj czas się trochę zmieniły i uważałem, że ciężko będzie taki trzypak z dużego mieszkania zrobić. A jako deweloper nie miałem innego opcji, niż budować takich mieszkań około 80 metrów, bo wymagały, wymuszały to nam mnie miejsca postojowe. Więc musieli, i tak takie przestrzenie miałem do sprzedaży. I wydawało mi się, że okej, okay, i tak one są, to trzeba je mieć. trzeba je, Więc zrobiliśmy połowę zrobiliśmy w trzypakach, połowę zrobiliśmy normalnych. I się okazało, że te trzypaki poszły jako pierwsze. Okay. Więc jakby tu mnie to zaskoczyło, ale tu byłem zmuszony, a nie było nigdy sytuacji, w której bałem się, że to się nie sprzeda i to kupiłem. Po a prostu... mieszkania ile wam się teraz, w jakim czasie się... Teraz w Lublinie sprzedaj. Około dwóch miesięcy. Miesiąc, bo to, to jest tak, że średnia to jest, prawda? Może na mieszkanie byli dwa tygodnie, drugie, trzy tygodnie, Ale cztery tygodnie. – Ale wydłużyło się to zdecydowanie w stosunku do tego, Niekoniecznie, co bo też pamiętaj, że remont trwa miesiąc, półtorej. Tak? I jakby to jest taki etap, że na rynku ono jest około miesiąca. Oczywiście, jak mam mieszkanie z gorszym usytuowaniem i ja mam taką strategię, że ja nie sprzedaję mieszkań okazyjnie. No bo nie po tej kupuję, żeby robić komuś okazję, tylko ja próbuję wycisnąć z rynku maksymalną cenę, którą ktoś w stanie zapłacić. Czyli tyle, ile rynek da. A nie um, potrzebuję kapitału, żeby spuszczać spodnie, żeby kupić kolejne. Nie, ja mam pieniądze na kolejne mieszkanie. Co jest takim. Y Inaczej, podczas remontu nieruchomości, mm. jakie elementy muszą się znaleźć, robiąc przez ciebie flipa w tym mieszkaniu? Czy robicie łazienki, mm. czy robicie kuchnię, czy wstawiacie meble, mm. o to pytam. To na pewno robię łazienki, pełne, tak, są z tak. To jest podstawa. Rzadko kiedy kupuję mieszkanie takie do liftingu, bo rzadko kiedy tam jest, na takim mieszkaniu jest okazja, bo niektórzy mówią, że mają mieszkanie do liftingu, a mówią, że mają idealne mieszkanie często. Więc takie mieszkania rzadko się trafiają. To są granaty, takie typowe szoroty. Trzeba to wypróć wszystko od nowa, zrobić. Łazienki robimy, drzwi wstawiamy nowe, podłogi kładziemy, Instalacje. Instalacje wszystkie elektryczne, hydrauliczne. Gładź wymieniamy. Czasami jakoś tam robimy jeszcze wentylację, jak tam przenosimy jakieś rzeczy, rzadko. Okna wymieniamy. Jeżeli są, nie wiem, stare, takie po 10 lat, no to wymieniamy. Albo zagrzebiałe, jakieś żółte plastiki. No to, że plastiki to nie znaczy, że są dobre. Kuchnia? Kuchnie robimy meble, robimy mm, baterie, zlew, natomiast nie wstawiamy sprzętu w AGD. Czyli dalej, tak jak rozmawialiśmy da, kiedyś, dalej atrapy. Dalej, i... dalej, atrapy i jakby to, że ktoś tak robi i, na, i na, na tym nie traci i na tym zarabia, to nie znaczy, że to jest lepszy model. Prawda? To jest, nie wiem, to, że ktoś ma Aston Martina i za niego zapłacił półtora miliona, to nie znaczy, że ma lepszy samochód niż Lambo prawda? Albo bo to nie jest lepszy samochód, tak? On, ten samochód się kupuje po to, żeby mieć samochód Jamesa Bonda, a nie żeby dobrze jeździł po prostu. I tu jest tak samo, że ludzie myślą, że tak jest, ale jak za, takie wiele osób mi zarzucało to, że to jest nieprawda, i zapytałem: Okej, okay, skąd wiesz? No wiem, bo tak robię i to działa. Ale czy robiłeś kiedyś inaczej? Nie. No właśnie, a czy robiłeś jakiś test? A jak wiele osób mi zarzucało, tak, że robię te atrapy, zrobiłem test. I ten test pokazał, że Zrobiliśmy cztery takie same mieszkania w tym samym czasie, w tym samym budynku. I trzy mieszkania miały atrapy, czyli mówimy o atrapach na przykład kuchni tej atrapy piekarnika, atrapy płyty i ewentualnie atrapa lodówki. Tak? Czyli... Bo to jest tak, że ty wiesz, jaki model piekarnika będzie tam pasował, i potem tak. klientowi sugerujesz, że tu będzie pasowało to. I... No natomiast nie wiem, czy klient sprzęt za tysiaka, czy za trzy tysiaki. Bo nie wiem, czy będzie miał dual cook i tak dalej. Tak dużo gotuje, czy jedną jedynczą płytę, czyli ja nie wycinam otworów. Na życzenie klienta w ramach negocjacji możemy to zrobić. Okay. To jest opcja, ale jak sprzedajesz samochód i on nie ma na przykład e, nie ma list, e, czy nie, nie wiem, nie, nie ma jakichś rzeczy klimatyzacji, to już nie dorobisz tego. A w mieszkaniu możesz zrobić upselling zawsze. I teraz i mieliśmy takie cztery mieszkania i w trzech mieszkaniach zrobiliśmy atrapy, a w jednym mieszkaniu zrobiliśmy pełne sprzęty i podwyższyliśmy ceny mieszkania o koszty sprzętów. Pierwsze mieszkanie sprzedało się z atrapami, drugie z atrapami, trzecie z atrapami i czwarte dopiero, jako ostatnie, sprzedało się ze sprzętem. Żeby to wybrzmiało w liczbach, powiedzmy, że mieszkanie jest za 500 tysięcy z atrapami, a plus AGD jest na przykład 507, tak? No na szyba, trzeba tak. to dokupić i to jest wliczone w cenie, a do, klient dokładnie. wchodząc ty... do mieszkania nie widzi tego, że on ma w, w cenie 507 tysięcy, bo są takie abstrakcyjne kwoty, to za dwa, to za trzy. To jest tak samo, jak widzisz reklamę samochodu na billboardzie i widzisz w, wersje full wypad, że są aluminiowe felgi, wszystko jest jakby maksymum, po maksimum i jest cena napisana od 100 tysięcy, tak? Przychodzisz do salonu, a się okazuje, że ta wersja kosztuje 200. 200 tak. Tak, kosztuje 200 na przykład, tak? I wtedy wiesz, że ty masz wersję biedę, tak? I teraz ludzie niekiedy mają swój sprzęt, albo chcą kupić tańszy sprzęt, albo jeszcze kupić jakiś czas ten sprzęt. I jak widzą w tym problem, to to komunikują, albo my ich to pytamy i mówimy, okej, okay, to my w ramach negocjacji możemy to dołożyć, ale nie robimy innym dobrze, bo nie chcemy, żeby nam było źle. Okej, okay, to, to, to łazienka, instalacje okna, yy, gładzie, okej. Okay. Yy, meble kuchenne z tymi mm -hmm. atrapami, a co z meblami typu sofa? To robimy nie zawsze, tylko wtedy, kiedy mieszkanie jest trudniejsze do sprzedaży. Czyli jeżeli trzeba je zaaranżować, żeby ktoś się poczuł dobrze, to robimy w pokoju robimy jakiś materac. Jakbyś, yy, czyli nie takie meble w 100%, nie robimy szaf robimy materac, on jest pościelony, ładnie wygląda w pokoju. Czyli taki materac położony bez łóżka po prostu. Tak, albo kartony czasami nawet. Okay. Tak, pościelone kocem takim, narzutą. Okej. Okay. Albo sam co się materac. W salonie często to jest sofa, jakiś stół, stolik. Mamy cały magazyn taki, rzeczy A kto, kto robi projekt mieszkania? Kto hmm? się zajmuje? Bo tak, no bo ktoś podejmuje decyzję o zakupie. Załóżmy, tak. że ty podejmujesz decyzję jako właściciel firmy o zakupie mieszkania, tak? Niezależnie od tego, czy masz kogoś, komu możesz to zdelegować. Hmm. No i kto dostaje e, potem do zrobienia projekt tej nieruchomości? Hmm. To, to moja spójniczka Monika, to moja prawa ręka, która jest w tym biznesie ze mną już od 10 lat. I ona zajmuje się samym zakupem, czyli jest na akcie, płaci pieniądze za to mieszkanie i ona robi projekt tego mieszkania. My nie robimy projektów takich, które są narysowane jakoś super pięknie. Okay. My obierzamy to mieszkanie, robimy to. i jakby nie, nie bawimy się w projektantów. Niektórzy to robią i jak ktoś naprawdę mówi, ok, ja jestem bezgłościem albo nie mam pojęcia, jak to zrobić, no to może lepiej zapłacić komuś, może nie projektantowi, który, który robi yy, sobie drogie apartamenty, no bo nie stać nas na to przy tym biznesie. Lepiej to jest osoba, która jest początkująca i osoba początkująca będzie miała 100 więcej niż my, którzy nie wiemy nic, prawda? Czyli że ktoś nigdy nie był w markecie budowlanym, nie robił remontu, nie wie, jakie płytki są dzisiaj na topie, to może lepiej zapłacić komuś, kto na przykład skończył jakiś kurs, robił kilka remontów i już już jest coraz więcej od nas, właśnie się tym interesuje, robi to z pasji. I taka osoba nie będzie droga wtedy. Pytanie teraz krótkie o finansowanie inwestycji. Jak zaczynałeś na początku pierwsze flipy, to, to w jaki sposób je finansowałeś, a jaki model polecasz teraz? Pierwsze flipy robiłem bez pieniędzy, czyli na zadatku, można powiedzieć, zabezpieczałem mieszkanie, wpłacałem za zadatek i szukałem na to mieszkanie kolejnego kupca. Czyli tak trochę zaklepywałem mieszkanie. Załóżmy, Ty masz, masz mieszkanie, ja dogaduję się z tobą i dogaduję się, że zapłacę ci resztę za 2, 3, 5 miesięcy, a w tym czasie biorę klucze, remontuję lifting i szukam na, nowego nabywcy. Tak? To była jedna opcja, którą widziałem wtedy na ten czas, ale dzisiaj jest kapitału mnóstwo, jest ta branża już jest trochę otworzona i dzisiaj widzę, że jest mnóstwo osób, które chcą finansować fliperów i na przykład niektórzy przyjeżdżają do mnie na warsztaty nie po to, żeby się nauczyć flipowania, bo już skoszowali jakiś biznes albo mają nadwyżki, nie chcą się nauczyć robienia flipów, ale chcą się nauczyć jak się robi flipy, żeby móc kontrolować i dystrybuować kapitał do moich innych absolwentów. Niektórzy nawet byli po dwa, trzy razy, żeby poznać tam absolwentów, którzy według nich mają potencjał i dać im kasę. Więc, więc niektórzy są też w tej grupie u mnie po to, żeby właśnie pozyskiwać okazję i robić flipy pasywnie. Jasne, czyli norma branżowa no, powiedzmy, norma branżowa, ale, tak, która, no która wszędzie funkcjonuje. Ja bym kredytu nie rekomendował. Tak? Ja też tego nie rekomenduję, to tu się e, zgadzamy. To teraz powiedz mi proszę o mieszkaniach na wynajem. Jaka jest twoja opinia na temat teraz kupowania mieszkania na wynajem, jak są tak wysokie stopy procentowe, czyli opinia na temat brania mieszkania na kredyt i opinia na temat brania mieszkania za gotówkę na wynajem? To tak. Moja strategia budowania majątku jest taka, że ja na początku rolowałem kapitał, sypałem tą kulę śnieżną, i dopiero jak ona była duża, dopiero kupowałem mieszkanie na wynajem, nie wcześniej. No bo jakbym zabierał z tej kuli i kupował mieszkania, to bym miał małą kule i cały czas pchałbym małą kulę. A tak ona była w stanie urosnąć, bo ona rośnie szybciej, ta kula, jak się ją pcha, jest duża, niż jakbym ją obcinał i kupował mieszkanie na wynajem. Dlatego na początku buduj biznes, a z tego biznesu później kupuj mieszkania. To jest moja strategia, i kupujesz wtedy zagotówkę, tak? Czyli jak po paru latach robienia biznesu, kupowałem czy budowałem swoje budynki na zagotówkę. I dzisiaj nieważne, czy kupujesz na kredyt czy zagotówkę, rentowność będzie dobra tylko wtedy, kiedy kupisz mieszkanie okazyjnie. Czyli, że kupujesz po cenie rynkowej, no to faktycznie tam nie ma rentowności za dobrej, ale jeżeli zajęcisz mieszkanie poniżej 20% powyżej wartości rynkowej, czyli normalno ma rentowność na przykład nie wiem, 6%, to, a ty 20% kupisz taniej, to jesteś w stanie na przykład zarobić na tym 7 albo 8%, tak? Dzięki temu rentowności. I masz już o wiele taniej kupione mieszkanie, tak jak przed podwyżkami, można powiedzieć. Więc jak kupujesz, umiesz sobie flipy, to i doskonale możesz sobie kupować mieszkania dla siebie. Czyli ty rekomendujesz to, że jeżeli ktoś chciałby kupić już mieszkanie, no to znaleźć je tak jak na flipa, tylko zostawić dla siebie. Dokładnie. Tak? dokładnie. Czyli metodami, które się szuka na flipa plus, żeby ona spełniała takie warunki mieszkania na wynajem, no bo niekiedy mieszkanie typowe na flipa nie zawsze będzie do dobrym na wynajem. Czyli, czyli kupić je według schematu i narzędzi i nazwijmy to Takiej procedury, że poniżej wartości rynkowej jak na flipa, ale żeby one miało było blisko nie wiem, uczelni, blisko tam, gdzie się wynałuje mieszkanie, a nie nazywmy to, to kupi ktoś na przesiedlenie cyganów na przykład. Tak? Okay. <gry> na cele mieszkaniowe. To powiedz na koniec, proszę, jaką wskazówkę dałbyś osobom, które nas oglądają, chcą mm -hmm. zacząć działać w nieruchomościach, trochę mnie kojarzą, trochę ciebie kojarzą, innych szkoleniowców. Nie mówię o szkoleniach, żeby pójść na kurs, mm -hmm. bo dla mnie to jest oczywiste, żeby czytać książki, pójść na szkolenie, mm -hmm. czy do mnie, do ciebie, czegoś innego. Dla mnie to jest to jakby, wydaje mi się, że to jest coś, o czym nawet nie trzeba mówić, bo to, to, to z marszu każdemu rekomenduję. Mm -hmm. Ale co zarekomendowałeś sobie, która chce wystartować, od czego powinna zacząć? Mm -hmm. Czy od razu iść we flipy, czy rzucić się na deweloperkę, czy zacząć od pośrednictwa? Jaka jest Twoja rekomendacja mm -hmm. na start? Ja bym nie zaczął od pośrednictwa. To jest droga, ale dłuższa. Tak? I jakbym dzisiaj miał powiedzieć synowi, czy pójść w pośrednika, czy flipera, to jako fliper zarobi dużo więcej i na swoich warunkach, a jako pośrednik już musi się trochę układać. Jakby to jest fajna opcja, żeby się trochę czegoś nauczyć, ale majątek się buduje bardzo wolno. Pewnie i ty, i ja nie znamy zbyt wielu milionerów albo multimilionerów, którzy są agentami. Tak? Może niektórzy byli kiedyś. Ale, którzy są, nie ma. To no Janka z nami wspólnie. No tak, tak, ale jakby, gdybyśmy zasagali majątki netto, to, to prawdopodobnie, no, by było kiepsko, tak. Natomiast weźmy pod uwagę, że można być agentem i tam się, ale stracimy znaczy zainwestujemy 2-3 lata, bycia agentem, nauczymy się czegoś. A ja uważam, że lepiej robić flipy, bo te 2-3 lata zbuduje nam kapitał, bo pracując jako agent będziemy część pieniędzy przyjadali na, na życie i nam niewiele zostanie. Nauczymy się to trochę rynku, ale to będzie patrzenie trochę na wystawę przez szybę, czyli nie dopuszczą nam tam nas tam do, do tych informacji, które są, czyli fliper patrzy inaczej, patrzy z innej perspektywy. Z innego lotu ptaka patrzy fliper niż pośrednik. Więc jeżeli ktoś naprawdę się boi, no to jest okej. Okay. ale jeżeli ja miałbym powiedzieć, że, że masz celem, żeby być zamożnym i chcesz to zrobić jak najszybciej, to zacznij od flipów. Tak, może od socingu lepiej niż od, od pośrednictwa, ale, ale zacznij od flipów, bo często pośrednicy są tak zakorzenieni w tych swoich przekonaniach. Łatwo się w tym pogubić i w tym się zatrzymać. Dlatego ja bym powiedział, że flipy są najlepszą opcją, czy lepszy na start niż deweloperka, deweloperka już wymaga pewnych kompetencji, trochę kapitału i, i, i jakby pewnego doświadczenia życiowego, biznesowego. Więc uważam, że flipy są najlepszą opcją, żeby zacząć, i nieważne, czy ma ktoś lat 20-18, bo też takich znam. I mam takich, którzy zarabiają 20, mają 22 lata i zarabiają po pół miliona rocznie na, w pierwszym roku. Ale tylko dlatego, że działają. A są osoby, które mają 40 lat i na przykład widzę, że spotykam ich później, że mnie na YouTubie, a oni mówią, że mają 40 lat, mają doświadczenie w branży nieruchomości, sprzedaży, no ale trochę nie chce im chodzić po mieszkaniach. Więc działanie jest ważniejsze i uważam, że jakbyś na przykład miał młodego chłopaka przed sobą, który nie ma pojęcia o nieruchomościach, ale będzie robił wszystko, co mu każesz jeden do jednego, to nawet jak popełni 100 błędów, to przebije głową ten mur. Ale będziesz miał tutaj profesora ekonomii, który zna się na prawie, na wszystkim, na, na socjologii, na tym, jak działa rynek nieruchomości, e, ale nie będzie działał, będziemy miał wiedzę dziesięć razy większą niż my razem, to, to jest nic nie warta wiedza, bez stosowania. Dlatego uważam, że głupi prędzej rozbije ten mur swoim działaniem i uważam, że są osoby, które oglądają mnie tylko i być może jeszcze inne osoby i robią flipy na zasadzie... Udało się. Tak? I przychodzą dopiero na szkolenie po drugim flipie i mówił, kurde, jak ja to zrobiłem, zrobiłem tyle, no to jak przyjdę, to zrobię jeszcze więcej. tak I... A są takie osoby, które pracują 20 lat w branży nieruchomości jako pośrednik i mówią, co ty mnie tu, chłopcze, nauczysz? Ja mówię, słuchaj, ty robisz pośrednictwo 20 lat, może jesteś w branży 5 lat więcej niż ja, natomiast jaki jest twój majątek netto? A jaki jest mój? Nie? Super, dziękuję ci bardzo. Dzięki wielkie.